Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie wyrazy uznania i komentarze pod moimi filmikami. Jesteś średnią 5 osób, z którymi przebywasz najczęściej. Serio? Pamiętam, gdy usłyszałam to po raz pierwszy. Byłam zszokowana i wewnętrznie coś się we mnie zbuntowało. To nieprawda! No, ale ziarenko zostało zasiane i zaczęłam się nad tym głęboko zastanawiać, analizować, szukać, porównywać, dociekać i co? Musiałam przyznać rację. A ty? Kogo masz wokół siebie? Kto przychodzi ci do głowy? Oczywiście mówimy o osobach dorosłych, które mogą w znaczący sposób wywrzeć na ciebie wpływ. Mąż, żona, brat, siostra, mama, tata, szef, koleżanka, babcia, a może jeszcze ktoś inny. Czego się od nich uczysz? Czy spędzasz z nimi czas produktywnie? Czym cię inspirują? Do czego cię motywują? Czy wspierają twoje działania, czy tylko je krytykują? Czy są twoim lustrem, czy jedynie klepią cię po plecach? Czy tego chcesz, czy nie, stajesz się podobny do tych ludzi. Zatem może nadszedł czas, aby zweryfikować swoje znajomości i podjąć decyzję, z kim chcesz spędzać więcej czasu, a z kim należy się pożegnać. Wybór należy do ciebie. Ważne jest, aby spotykać się z tymi, którzy są dla ciebie wzorem, którzy do czegoś cię motywują, do których chciałbyś się podobnić, a może nawet osiągnąć to, co jest ich udziałem. Czy czujesz, że po spotkaniu z nimi masz więcej energii, czy może musisz się po nich pozbierać? Jeśli marzysz o udanym małżeństwie, poszukaj takiego i spotykaj się z takim, który odpowiada twoim ideałom. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, poszukaj kogoś, kto już doszedł na szczyt przed tobą. Jeśli chcesz nauczyć się pozytywnie myśleć, odpuść sobie malkontentów, którzy ciągle tylko narzekają. Jeśli ważny jest dla ciebie rozwój osobisty, spotykaj się z ludźmi, którzy mają podobne priorytety. Jeśli w życiu ważny jest dla ciebie ruch i zdrowe odżywianie, poszukaj wśród znajomych ludzi pozytywnie zakręconych na tym punkcie. Jak tego dokonać? Zrób analizę swoich najbliższych 5 osób i zastanów się, kto odbiega od twojej wizji szczęśliwego życia. Kto cię dołuje i jest dla ciebie wampirem energetycznym. Kto ciągnie cię do góry i na kogo zawsze możesz liczyć. Weryfikuj według tylko tobie znanych kryteriów, bo tylko ty wiesz, czego chcesz i kto może cię do tego przybliżyć. Znasz to? Masz to? To teraz przyszedł czas na działanie. Obiecaj sobie, że znacznie ograniczysz kontakty z ludźmi, którzy do ciebie nie pasują, a z niektórymi w ogóle zerwiesz znajomość. Jeśli nie jest to możliwe, bo to na przykład członek twojej rodziny, spotykaj się z nim tylko wtedy, gdy to konieczne. I nie ma w tym nic strasznego. Wiesz już, że mnóstwo ludzi pojawia się w naszym życiu i niektórzy w nim zostają, a inni odchodzą. Taka kolej rzeczy. Czasem jest tak, że dokonując zmiany w swoim życiu, weryfikujesz swoje znajomości i nagle okazuje się, że nie macie już wspólnych tematów. I to też jest w porządku. Nasze życie ciągle ewoluuje. Dziś nie jesteś już tym, kim byłeś tydzień, miesiąc czy rok temu. A teraz przyjrzyj się też sobie. Kto ciebie zaprasza, a kto cię omija? Kto lubi ciebie, a kto od ciebie stroni? Czy jesteś dla kogoś wzorem? Czy ich inspirujesz? Czy ludzie lubią przebywać w twoim towarzystwie? Czy ich motywujesz, dzielisz się wiedzą i wspierasz w realizacji życiowych celów? Czy mogą oni na ciebie liczyć? Czy powodujesz uśmiech na ich twarzach? A może spotykasz się z kimś i zrzucasz na niego całe swoje negatywne doświadczenia, swój negatywny bagaż doświadczeń? Bądź osobą, która nie zazdrości i szczerze się cieszy. Zawsze kibicuj innym i nie pal mostów, bo nigdy nie wiadomo, z kim przyjdzie ci się jeszcze w życiu spotkać. Pamiętaj, jak mówi polskie przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje. Za dzisiaj serdecznie ci dziękuję i zapraszam na kolejną środę.